Rozdział szósty. Szeroki Dniepr. Nie tak łatwo jest oderwać się od kochających i potrzebujących ciepła ludzi. Aniszczenka opuszczał ich, a czekali już następni. Właśnie przybył posłaniec ze wsi Smieły, położonej na brzegu szerokiego Dniepru, i wczesnym rankiem oczekujący go bracia zabrali Iwana. Droga trwała 4 dni. 4 razy zajeżdżali do wiosek, które mijali, do Kamionki, Michajłowki i innych. I wszędzie wieść o Ewangelii i tych, którzy ją niosą, rozgrzewała i przenikała ludzi. Ewangeliści byli już wszędzie i w niektórych miejscach jeszcze nie zaczęły się ich prześladowania. Dojechali do wsi, kiedy już się ściemniało. Zgromadzili się w domu prowadzącego brata Pawła Miszczenko, ale przyszli z obawą. Istniała możliwość, że przyjdzie pop i kilku przedstawicieli miejscowych władz. Jak zareagują na przybysza? Miszczenko opowiedział Iwanowi, że jeszcze nie ma u nich ochrzczonych i że wszyscy nadal chodzą do cerkwi. U wszystkich wiszą też ikony, chociaż się już do nich nie modlą. I że wielu z nich jeszcze nie wie, co i jak ma robić, wyznając nową wiarę. Najważniejsze, powiedział z uśmiechem Aniszczenka, to żyć według Ewangelii, miłować się nawzajem, miłować prześladowców, żyć przykładnie w rodzinach, porządnie się prowadzić, żyć według Ewangelii czytanej przez samo życie. I niczego nie trzeba się bać, wtedy ludzie zaczną szanować i kochać. Nasz batiuszka w cerkwi, odezwała się żona Miszczenki, zaczął kazania wygłaszać specjalnie dla nas. Aniszczenka widział, że musi tutaj udzielić wiele instrukcji co do tego, co jest niezbędne dla funkcjonowania społeczności. O chrzcie, o wieczerze, o ślubach, o życiu rodzinnym i wiele innych, bez czego społeczność nie może działać. Po spędzeniu wspólnego wieczoru na czytaniu Ewangelii, głoszeniu kazań i modlitwie, postanowili spotkać się nazajutrz, bez informowania niepowołanych, u brata, który mieszkał za wsią w zakładzie produkcji cegieł. Tam mieli wszystko ustalić i rozwiązać kwestię chrztu. Następnego dnia zebrali się bracia nie tylko ze wsi Smieły, ale i z okolicznych wiosek. Aniszczenka powiedział im wszystko, co było potrzebne. Umówili się, że następnego dnia Aniszczenka udzieli chrztu 3 prowadzącym braciom, a oni już będą chrzcić pozostałych. Iwan cieszył się, że przyszli także ci, którzy w wielu sprawach nie zgadzali się z większością. Długo przyszło im wyjaśniać i uzasadniać, ale w końcu wszyscy doszli do porozumienia w spornych kwestiach. Później umówił się z braćmi, którzy mieli być ochrzczeni, na następny dzień rano we wsi Sagunowka, która leżała na samym brzegu Dniepru. Tam Aniszczenka miał ich poinstruować, jak udziela się chrztu. I chociaż byli ostrożni przy informowaniu o zgromadzeniu w cegielni, jednak przyszło tam kilku ludzi, którzy próbowali przerwać zebranie i grozili, a nawet próbowali używać siły. I tylko łagodność, z jaką się do nich odniósł Aniszczenka, zapobiegła nieszczęściu. Prawdą jest, że ustępliwość zwycięża i jest w stanie ścierpieć chamstwo i nie odpłacić złem na zło. W Sagunowce, dokąd przybył Aniszczenka wraz z braćmi, nie było jeszcze społeczności i wszyscy zbierali się w domu krewnego Miszczenki, bogobojnego prawosławnego staruszka. Aniszczenka przeprowadził próbę chrzczonych. Do obiadu padał drobny zimny deszczyk. Po obiedzie na pustym brzegu Dniepru Aniszczenka udzielił chrztu. Było zimno, więc trochę się śpieszyli. Do domu wrócili radośni w podniosłym nastroju, że i tutaj, nad wodami siwego Dniepru, pojawili się pierwsi ochrzczeni. Z nowo ochrzczonymi odbyła się wieczerza, a głównym tematem rozmowy były słowa Zbawiciela: godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tak chrzcił się sam Chrystus i tak chrzczą się Jego uczniowie. Prosili Iwana, żeby jeszcze z nimi został, jeszcze ich uczył, jeszcze raz wyjaśnił, ale był to już 3 dzień i krążyły już plotki i domysły. Trzeba iść dalej. Niwa pańska jest szeroka. Kiedy się ściemniło, bracia z pomocą rybaków przeprawili Iwana na drugą stronę Dniepru,
do wsi, w której żyła matka Miszczenki, 5 wiorst niżej. Nad rzeką wisiała mgła. Po niebie płynęły ciemne chmury, gdy łódka z 2 rybakami, Iwanem i ochrzczonym bratem Pawłem, odbiła od brzegu. Na brzegu stało 10 osób i zdjąwszy czapki, nabożnie szeptali słowa modlitwy: bądź wola Twoja. Paweł, wróć nad ranem, żebyśmy wiedzieli, czy wszystko w porządku, krzyknęła w ciemność żona Miszczenki. Z Bożą pomocą wszystko będzie dobrze, odpowiedział stanowczy głos męża. Długo płynęła łódka w dół rzeki. Z ciemności to wyłaniały się zarysy stromego prawego brzegu, to szumiały gałęzie rozłożystych wierzb na lewym brzegu. Płynęli w milczeniu, skupiając się na wiosłowaniu. Zdawało się, że czas się zatrzymał. Nagle błysnęło światełko. – Widać światło, niedługo dopłyniemy – powiedziała Niszczenka. Ale jeden z wioślarzy obejrzał się i powiedział – jeszcze daleko. I rzeczywiście, jeszcze długo potem płynęła łódka po szerokim Dnieprze. Ogieniek to się pokazywał, to chował. Wydawało się, że jest niedaleko, a płynąć trzeba długo. Ale jednak wciąż było z przodu. Tak samo jest z życiem człowieka, myślał Iwan. Płyniesz rzeką życia, ciemno, zimno, niebezpiecznie, a z przodu światełko. I trzeba do niego długo płynąć. Ale jednak z przodu jest światełko, powiedział na głos, a jego twarz rozjaśniła się wewnętrznym światłem wiary, nadziei i miłości.